Podczas przebudowy ulic w Nowogrodzie na ulicy Podmiejskiej znaleziono niewybuch prawdopodobnie z II wojny światowej. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że jest to pocisk o rozmiarach 100 mm i na 45 cm, więc stosunkowo duży, ale w Nowogrodzie bywały również i większe, które zmuszały nas do znacznie szerszej ewakuacji. Tutaj ze wstępnych rozmów z saperami przy założeniach, że to właśnie będzie tego typu pocisk, wiemy, że promień ewakuacji to jest około 400 metrów od miejsca znalezienia pocisku. Już wczoraj w godzinach wieczornych strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie dotarli do wszystkich mieszkańców, informując o konieczności ewakuowania się dzisiaj z domów od godziny 9.20, prawdopodobnie do 10.20, bo zakładamy, że w momencie, kiedy saperzy nie znajdą innych ładunków, to właśnie o 10.20 cała akcja najpóźniej powinna się zakończyć. Oczywiście działania saperów między innymi polegają na tym, że zabierany jest pocisk, ale również analizowany cały teren wokół miejsca, gdzie znaleziono niewybuch, czy nie ma więcej tego typu pocisków. Jeżeli wykrywacze nie pokażą kolejnych niewybuchów, na pewno działania się zakończą z planem.